Bardzo duży spadek hodlerów na Bitcoinie. Bitcoin przegonił kapitalizacją J.P. Morgan. All-time high na futuresach Bitcoina oraz nadchodzące zmiany w podejściu do kryptowalut w Stanach Zjednoczonych. Tego i wiele innych informacji dowiesz się w tym odcinku. Zapraszam. Crypto Masters przedstawiają. Cześć, witam ponownie. Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem, z wiadomościami ze świata kryptowaluta. Trochę się tego nazbierało, mamy dosyć dużo ciekawych informacji oraz cały rynek kryptowalut wygląda bardzo ciekawie w ostatnich czasach. Dzisiaj cena Bitcoina to 18 484 dolary i jest on prawie 2% na plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Dominacja Bitcoina spadła, nie patrzę tutaj na coin 360, tylko na coin market cap, spadła do 62,5%. Jest to zjazd w tydzień czasu prawie o 5 punktów procentowych, także widzimy bardzo duże zainteresowanie ostatnio altcoinami, co akurat bardzo, bardzo mnie cieszy. Dzisiaj mam dla Was wiele ciekawych informacji, ale zanim zacznę, to tak jak zawsze musicie pamiętać, że wszystko to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moje własne zdanie. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. Przypominam również, jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, o stworzonym przeze mnie całkowicie darmowym poradniku dla początkujących. Znajdziesz tam wiele odpowiedzi na pytania, które każdy nowy inwestor w kryptowaluty zadaje sobie na początku swojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod tym filmem. A jeżeli chcesz się zarejestrować na polskiej giełdzie kryptowalut Bitbay, bądź największej giełdzie kryptowalut Binance to w miejscu na opis pod tym filmem znajdziesz również linki do rejestracji na tych giełdach, także zapraszam do korzystania z naszych linków. Bardzo lubię patrzeć, jak jest tak zielono na rynku. Widzimy ETH jest ponad 13% na plusie w ciągu ostatnich 24 godzin i pewnie jest to za sprawą rzekomego uruchomienia Ethereum 2.0, które ma odbyć się 2 grudnia. Ja nie sądzę, że odbędzie się to 2 grudnia. Nie wierzę w to myślę, że będzie to jeszcze dosyć długo przesuwane, ale jak będzie, no to zobaczymy. Możemy przejść do pierwszych informacji i chciałem tu wam pokazać analizy na stronie Glassnode. Wiele razy Wam wspominałem o analizach z tej firmy. Zbierają oni bardzo, bardzo dużo danych, których nie możemy znaleźć nigdzie indziej. I tutaj chciałem Wam pokazać kartę, która pokazuje zamrożone bitcoiny, zamrożone w sposób albo hodlowania, albo zgubienia tych bitcoinów. I możemy zobaczyć, że od 18 października tego roku, czyli lekko ponad miesiąc temu, mamy bardzo duży spadek hodlowanych bądź. Zgubionych bitcoinów, i to są praktycznie pionowe świece w dół, które pokazują, że te bitcoiny zaczęły się poruszać albo na giełdy, albo między portfelami i nie są już hodlowane na wcześniejszych portfelach, tak jak to było do tej pory. Co ciekawe, im większy spadek tych hodlowanych bitcoinów, tym większa cena bitcoina. Tutaj możecie zobaczyć, na tej górce mamy. Cenę bitcoina 13 712 dolarów i wielka pionowa świeca w dół, gdzie te bitcoiny zaczęły zostać przesyłane. I mamy cenę 15 556 dolarów. Także nie wiadomo, gdzie te bitcoiny zostały poprzesyłane. Ale z drugiej strony chciałem wam pokazać inną kartę. Jest to karta Hodler Net Position Change. Pokazuje ona miesięczną zmianę pozycji inwestorów długoterminowych, czyli hodlerów. Wskazuje, kiedy podmioty hodl wypłacają środki i kiedy nowe pozycje są gromadzone przez właśnie hodlerów. I na tym wykresie również możemy zobaczyć, tym razem z innej daty, bo to jest 27 października, zaczęły się ogromne wyprzedaże, wypłacanie z portfeli, na których były hodlowane bitcoiny. Jest to ogromna, ogromna różnica do tego, co było we wrześniu i we wcześniejszych miesiącach. Trochę nie ma co się dziwić. Im droższy jest bitcoin, tym więcej ludzi chce go sprzedawać, ale jeżeli więcej ludzi chce go sprzedawać, to ktoś musi go kupować, bo jak widzimy, cena cały czas rośnie i ktoś te bitcoiny kupuje. Dlatego chciałem Wam też pokazać kartę liczby portfeli z balansem powyżej 1000 bitcoinów i jak możecie zobaczyć, są tu bardzo duże wzrosty. Tych portfeli z ilością powyżej 1000 bitcoinów cały czas przybywa. I co ciekawe, najwięcej zaczęło ich przybywać od 18 października, tak samo jak to miało miejsce z wykresem o hodlerach. Tyle, że tutaj w drugą stronę, ale mówi to nam, że ci nowi inwestorzy zaczęli gromadzić po tysiąc i więcej bitcoinów, ponieważ to są nowo utworzone portfele z takim właśnie saldem. I tutaj mam jeszcze kolejną dosyć ciekawą kartę. Są to podmioty, które mają powyżej 1000 bitcoinów. Tu nie chodzi o portfele, tylko o osoby, o zarejestrowane konta, które nawet na kilku portfelach posiadają powyżej 1000 bitcoinów. I tu również możemy zobaczyć, że od 18 października ta liczba znacznie, znacznie urosła i mamy coraz więcej tych podmiotów, które mają tak duże ilości bitcoinów. Wniosek z tego taki, że bardzo dużo hodlerów, którzy długo trzymali swoje bitcoiny, na portfelach zaczęli je teraz przesyłać, a nowi ludzie, którzy przychodzą do świata kryptowalut, jak widać, kumulują te bitcoiny w dalszym ciągu i wierzą, że te wzrosty będą jeszcze większe. No ja też wierzę, że na tym te wzrosty się nie kończą. Przejdźmy teraz do wiadomości ze świata kryptowalut. I pierwsza informacja to: Google wkracza w erę bankowości cyfrowej wraz z wprowadzeniem nowej usługi Plex. Jak możemy przeczytać na portalu Daily Hodl. Google współpracuje z City, aby wdrożyć nową usługę Plex, która oferuje internetowe rachunki czekowe i oszczędnościowe w ramach niedawno odnowionej platformy portfela cyfrowego Google Pay. W komunikacie prasowym gigant usług finansowych z Nowego Jorku ujawnia, że z kontem City Plex klienci Citibanku będą mogli uzyskać dostęp do swoich kont bezpośrednio z aplikacji Google Pay. Enan Selva, dyrektor generalny. Customer Banking w Citibanku mówi, że firma współpracuje z Google, aby zaoferować swoim użytkownikom bardziej usprawnioną bankowość mobilną. Nieco ponad rok temu wyruszyliśmy w podróż z Google, aby stworzyć narzędzie w 100% cyfrowe w bankowości. Konto Cityplex zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić klientom zawsze dostępną, bezproblemową, spersonalizowaną obsługę na wyciągnięcie ręki. Tak właśnie powiedział dyrektor Konto ma być całkowicie darmowe i będzie można wyrobić do niego cyfrową kartę Mastercard. Widać, że Google idzie za trendem bankowości cyfrowej, a niekoniecznie za kryptowalutami, tak jak robi to PayPal. Teraz przejdę do kolejnej firmy, jaką jest Pantera Capital, której dyrektor wykonawczy mówi, Bitcoin osiągnął prędkość ucieczki. Wraz z CEO Galaxy Digital Mikem Nowogracem w najnowszej edycji podcastu What Bitcoin Did. Morchet powiedział: Myślę, że przez następne 20 lat blockchain będzie bardziej ciekawszy niż jakakolwiek inna inwestycja. Co ciekawe, ostatnie wyniki rynku zmieniły wielu wątpiących i sceptyków wierzących w bitcoina, a wiele dużych instytucji brnęło w ciągu ostatnich kilku miesięcy właśnie w tę stronę. W rzeczywistości przy obrocie bitcoinami na wykresach cenowych. Na poziomie znacznie przekraczającym 18 tysięcy dolarów, przeszkody regulacyjne nie wydają się być dużą niedogodnością dla wielu osób, takich jak na przykład Morhead. Bitcoin osiągnął swoją prędkość ucieczki, powiedział, powiedział dyrektor wykonawczy Pantera Capital, dodając, że podczas gdy organy regulacyjne, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ostro atakują kryptowaluty, Bitcoin cieszy się coraz większym zaufaniem tradycyjnych graczy z każdym dniem. Wraz z nadrabianiem zaległości w inwestycji w Bitcoin i próbami zrozumienia tego przez regulatorów na całym świecie, Morchet zauważył, że również nawet przy 18 tysiącach dolarów za jednego Bitcoina było to ponad 52% poniżej długoterminowej regresji. Ponieważ rynek i cena stają się trudniejsze do kupienia lub wypełnienia, tym lepiej na dłuższą metę. Powiedział dodając, że kiedy kupujesz absolutne maksima, rynek będzie nadal rósł. Gdy Fed drukuje bilion dolarów w ciągu miesiąca, idea bitcoina jako aktywa inwestycyjnego będzie tylko nabierała rozpędu, a jego wzrost będzie napędzany przez realne odsetki. I tak faktycznie się dzieje. Wielu analityków nie wiedziało, jak bitcoin zachowa się podczas globalnego kryzysu, a teraz możemy zauważyć, że jest on traktowany jako środek przechowywania wartości. Dodam jeszcze jedną wiadomość, wiadomość na temat Pantera Capital. A mianowicie pozyskują oni dodatkowe 5 milionów dolarów na swój fundusz, co daje łącznie 134 miliony dolarów. Firma kryptowalutowa Pantera Capital zebrała kolejne 5 milionów dolarów na swój fundusz Bitcoin, zwiększając sumę do 134 milionów, zgodnie z formularzem D złożonym w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Założona w 2013 roku, firma była pierwszym funduszem bitcoinowym z siedzibą w USA. W liście do inwestorów Pantera w 2017 roku pochwalił się zwrotem z funduszy w wysokości 25%. Głównie oczywiście z powodu hossy na kryptowalutach w tamtym roku. Niedawno CoinDesk odkrył, że fundusze firmy Pantera nie radziły sobie dobrze w porównaniu ze S&P 500, ponieważ zwrot z inwestycji w 2013 i 2014 roku był odpowiednio 46,5% oraz 15,9% od ich powstania. Za to mamy trochę nie najlepsze wiadomości od wydawców kart płatniczych Visa oraz Mastercard, ponieważ prowadzą oni zwiększoną staranność w odniesieniu do wydawców kart kryptograficznych. Giganci płatniczy Visa i Mastercard przeprowadzają bardziej rygorystyczne kontrole firmom kryptograficznym niż innych potencjalnych wydawców kart. Potencjalni partnerzy kryptograficzni muszą przedstawić szczegółowe informacje o swoich kontrolach dotyczących oszustw i prania pieniędzy zanim zostaną zatwierdzeni do oferowania kart swoim klientom. Kai Sheffield, szef Visa do spraw kryptowalut, opisała ten proces jako zwiększoną staranność, oprócz tego, co robimy dla typowych emitentów. Wraz z rosnącą liczbą zajmujących się portfelami i giełdami, które wypuszczają karty, sektor kryptowalut stał się nowym polem bitwy dla Visa i Mastercard. W ostatnich miesiącach obie firmy ogłaszają postępy w branży. W lipcu londyński dostawca portfeli Vyrex stał się pierwszą rodzimą firmą kryptograficzną, której Mastercard przyznał główną licencję członkowską. A Mastercard przedstawiciele Mastercard powiedzieli w komunikacie prasowym w tamtym czasie, że rozszerzenie jej wysiłków związanych z kryptografią uczyniłoby partnerom prostszym i szybszym wprowadzanie bezpiecznych i zgodnych kart na rynek. No, szkoda, że oni tylko tak twierdzą, a postępują całkiem, całkiem inaczej. A teraz bardzo dobra wiadomość. Bitcoin goni JP Morgana do TOP Banku Światowego. Ta informacja jest troszeczkę nieaktualna, bo kapitalizacja Bitcoina już spadła, ale zaraz powiem Wam o co chodzi. Prezes JP Morgan miał skomplikowane relacje z Bitcoinem od 2017 roku, kiedy stwierdził, że Bitcoin był oszustwem. Wiele się zmieniło w JP Morgan od tamtej pory. Niedawno JP Morgan uruchomił własną kryptowalutę i zainwestował w inny startup. Chociaż prezes ogłosił 18 listopada 2020 roku, że Bitcoin nadal jest nie moją filiżanką herbaty, Bitcoin sparował swój ogromny wzrost do niemal maksimum czasów i na krótko wyprzedził JP Morgan pod względem kapitalizacji rynkowej. JP Morgan jest największym bankiem w Ameryce, rywalizującym pod względem wielkości z bankiem chińskim. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 350 miliardów dolarów, JP Morgan zajmuje 17 miejsce na liście 500 największych firm amerykańskich, tuż przed General Motors. Kiedy więc kapitalizacja rynkowa Bitcoina przekroczyła w, te, w ostatni weekend, JP Morgan na poziomie około 351 miliardów dolarów zwróciła uwagę, Wydaje się, że bitcoin cieszy się bezprecedensowym zainteresowaniem ze strony dużych graczy i banków z Wall Street. Oczywiście istnieje kilka możliwości napędzania tej obecnej hostcy. Jedna z storii mówi o rosnącym zrozumieniu bitcoina jako zamiennika złota. Amerykańskie firmy z potencjałem ogromnej inflacji po stymulacji szukają aktywów, które wstrzymają wzrost cen. I bardzo dobrze, to jest kolejny dowód na to, że podczas kryzysu bitcoin może naprawdę sporo namieszać na światowych rynkach finansowych. A tu bardzo fajna analiza Van która zaprzecza temu, że Bitcoin jest bardzo zmienny, może dobowo, czy tygodniowo tak, ale Van Ik deklaruje, że Bitcoin jest mniej zmienny niż wiele innych akcji. W piątek firma zarządzająca inwestycjami opublikowała nowe badanie wskazujące, że ruchy cen Bitcoina są mniej zmienne niż między 1 czwartą a 1 trzecią akcji notowanych na SP500. I jak mówi badanie, w ujęciu rocznym 29% akcji SP500 doświadczyło bardziej niestabilnych wahań cen niż Bitcoin, podczas gdy 22% tych akcji zrobiło to samo w ciągu 90 dni. Badania są godne uwagi, biorąc pod uwagę, że flagowe oferty Wan są w dużej mierze zawarte w klasie aktywów od dawna uważanej za konkurenta dla Bitcoina, czyli dla złota. Pomimo tego, że, kładą, że ta firma kładzie nacisk na złoto, Wanek nigdy nie wstydził się odkrywać Bitcoina. Firma obecnie oferuje inwestorom instytucjonalnym produkt będący przedmiotem obrotu giełdowego Bitcoina, a wcześniej wysyłali wnioski do SEC, aby zaoferować ETFy Bitcoin. Ponadto firma opublikowała również niedawno raport, w którym argumentuje, że inwestorzy instytucjonalni powinni rozważyć posiadanie bitcoinów w swoich portfoliach. Jest to bardzo dobra wiadomość i jak widać prawie 30% akcji na S&P 500 miało większe wahania niż bitcoin. A teraz bardzo ciekawy artykuł na portalu Coin Insider, który mówi popyt na bitcoin jest ogromny podczas gdy podaż pozostaje ograniczona. Jak wiemy, bitcoinów będzie maksymalnie nieco ponad 18,5 miliona, za to coraz więcej ludzi chce go kupować. Czym to może być spowodowane? Ograniczona podaż bitcoina i zwiększony popyt na kryptowalutę może być przyczyną ostatniego wzrostu według firmy inwestycyjnej oczywiście Pantera Capital. Co więcej, firma sugeruje, że dzieje się tak w wyniku wejścia PayPal na rynek aktywów cyfrowych w zeszłym miesiącu. Raport Pantery sugeruje również, że aplikacja gotówkowa Square ma znaczący udział w kupowaniu nowo wybitych bitcoinów, szacując na około 40%. Cash App i Paypal to dwie rzeczy na rynku kryptowalut, które rozróżniły dzisiejszy dzień od hossy w 2017 roku, co wiąże się z łatwością kupowania bitcoinów. Ponieważ więcej instytucji oferuje użytkownikom sposoby kupowania, handlu, inwestowania i przechowywania na rynku kryptowalut istnieje większe prawdopodobieństwo powszechnego przyjęcia. Nowi inwestorzy detaliczni mogą nie tylko korzystać z platform takich jak PayPal czy Cash App i Robinhood, ale jest więcej badań i pozytywnych nastrojów związanych z kryptowalutami, biorąc pod uwagę przyjęcie przez firmy instytucjonalne. To są właśnie niezbite dowody na to, że nadchodzi Hossa i prawdopodobnie będzie ona dużo, dużo większa niż ta z 2017 roku. Przejdźmy teraz do futuresów na Bitcoinie. Gdy Bitcoin zbliża się do 19 tysięcy dolarów, zainteresowanie futuresami Bitcoin osiąga najwyższy poziom w historii. Według brytyjskiego dostawcy danych o instrumentach pochodnych, skumulowane otwarte odsetki na kontraktach terminowych na Bitcoin po raz pierwszy przekroczyły 7 miliardów dolarów. Cztery giełdy, takie jak OKX, Binance, Bybit oraz CMI, mają zaległe kontrakty pochodne o wartości ponad 1 miliarda dolarów, co oczywiście wskazuje na rosnący popyt instytucjonalny na największą na świecie kryptowalutę. Jak pisze na YouToday, CEO Binance stwierdził, że masowy rajd kryptowalut był napędzany przez handlowców spot, co było ewidentne na podstawie stosunkowo niskich stóp finansowania kontraktów terminowych typu futures. Jednak rynek instrumentów pochodnych dopiero się rozgrzewa. Dane pokazują, że stopy finansowania kontraktów terminowych wzrosły do najwyższego poziomu od 18 sierpnia, kiedy bitcoin spało ponad 4%. Pamiętajmy jednak, że trendy Wzrostowe na rynku, które są kierowane przez produkty pochodne, zwykle wykazują mniejszą odporność i mają tendencję do słabnięcia, gdy tylko inwestorzy zamykają swoje nadmierne, lewarowane, długie pozycje. Ale dalej jest to dobry znak, ponieważ ludzie wierzą w dalsze wzrosty na Bitcoinie. Zobaczmy teraz, co się dzieje z kryptografią na świecie. Aktywa kryptograficzne w RPA byłyby uważane za produkty finansowe w ramach propozycji regulatora. Deklaracja ta skutkowałaby tym, że każda osoba udzielająca porad lub świadcząca usługi pośrednictwa w odniesieniu do aktywów kryptograficznych musi być upoważniona na mocy ustawy jako dostawca usług finansowych i musi spełnić wymogi ustawy FIS. Napisał sektor finansowy, który prosi o komentarz do propozycji. I to oczywiście obejmuje giełdy i platformy kryptowalut, a także brokerów i doradców. Sposób, w jaki każdy kraj traktuje kryptowaluty, ma poważne konsekwencje, dla których organy regulacyjne nadzorują działalność kryptograficzną i o jakie licencje muszą się ubiegać firmy. W styczniu 2019 roku Bank Centralny tego kraju opublikował dokument, w którym stwierdził, że działania regulacyjne dotyczące aktywów kryptograficznych muszą być traktowane priorytetowo, aby chronić konsumentów. Także dosyć nieciekawa informacja z Republiki Południowej Afryki. Wybory w Stanach Zjednoczonych przypieczętowują zwycięstwo Chin w dominacji waluty cyfrowej. Świat toczy wojnę finansową, a Chiny wygrywają. Chiński juan cyfrowy, określany również jako płatność elektroniczna w walucie cyfrowej, będzie wkrótce używany na całym świecie. Ludowy Bank Chin jest jednym z najbardziej zaawansowanych banków centralnych na świecie. Z tego powodu posuwa się naprzód na froncie waluty cyfrowej, podczas gdy wydaje się, że Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych nie. Teraz, gdy Donald Trump i jego polityka została pokonana, chińska dominacja w dziedzinie cyfrowej waluty została zapewniona. To, że cyfrowe waluty spotkają nas teraz w każdym kraju i każdy kraj będzie chciał wypuszczać swoje cyfrowe waluty zamiast trzymywać się walut fiducjarnych, to jest prawie pewne. Tylko jak szybko do tego dojdzie. No, u nas na pewno nie za szybko, ale jak widzimy, Chiny już sobie z tym radzą. Jednak, czy do końca tak jest? Na portalu Trust Notes znalazłem taki artykuł: Tokenizowane dolary użyte po raz pierwszy w oficjalnej amerykańskiej polityce zagranicznej. Tylko, że wcale nie chodzi tu o cyfrowego rządowego dolara, a o USDC. Dolarowy token oparty na Ethereum, z obecną kapitalizacją rynkową wynoszącą prawie 3 miliardy dolarów, został po raz pierwszy użyty przez rząd amerykański do uchwalenia polityki zagranicznej. Dyrektor Generalny Circle, który wraz z Coinbase stworzył USDC, stwierdził, że stablecoiny są teraz narzędziem polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Zostanę trochę przy Stanach Zjednoczonych, ponieważ znalazłem też dobrą informację. A mianowicie Departament Skarbu USA chce zakazać dyskryminacji firm kryptograficznych. Office of the Controller of the Currency, Biuro Skarbu USA, kierowane przez byłego dyrektora Coinbase, Briana Brooks'a, zaproponowało dziś zmiany regulacyjne, które dałyby firmom kryptowalutowym większy dostęp do usług bankowych. Proponowana zmiana Reguły ograniczyłaby zdolność banków krajowych do odmawiania usług finansowych firmom świadczących usługi finansowe, takim jak firmy kryptowalutowe lub jakiekolwiek inne kategorie działalności, chyba że oczywiście nie spełniają one pewnych ilości kryteriów opartych na ryzyka. OCC twierdzi, że naciska na tę linię przez większą część dekady. Zgodnie z mandatem ustawy Doda Franka dotyczącym sprawiedliwego dostępu do usług finansowych. I od co najmniej 2014 roku OCC wielokrotnie stwierdza, że chociaż banki nie są zobowiązane do oferowania żadnej określonej usługi finansowej swoim klientom, muszą oferować usługi, które oferują dostępne dla wszystkich innych klientów z wyjątkiem przypadków, w których czynniki ryzyka, szczególne dla pojedynczego klienta, nakazują inaczej. Innymi słowy, banki muszą stosować oceny ryzyka do poszczególnych biznesów, a nie do kategorii biznesowych. Bardzo dobra informacja, miejmy nadzieję, że uda się Brianowi pchnąć temat kryptowalut w Stanach Zjednoczonych, bo dużo szerzej otworzy nam się wielki rynek na kryptowaluty. I na tej stronie znalazłem też dosyć ciekawy artykuł, który pokazuje, że bitcoiny mogą być używane globalnie. Na przykład w tym przypadku, ponieważ Western Union kończy transfer między USA a Kubą. Od tego tygodnia Amerykanie nie będą, nie mogą już przesyłać pieniędzy na Kubę za pośrednictwem Western Union. Serwis przekazów pieniężnych, który dominuje w branży przekazów pieniężnych z kapitalizacją rynkową wynoszącą prawie 9 miliardów dolarów. Twierdzi, że wycofuje usługi z powodu sankcji USA wobec komunistycznego rządu Kuby. Western Union nie musi służyć Kubie, aby odnosić sukces. W końcu MoneyGram radził sobie dobrze bez rynku kubańskiego, ale Kubańczycy nadal potrzebują sposobu na otrzymywanie pieniędzy z zagranicy. Dlatego właśnie Bitcoin może im pomóc. Moim zdaniem, na tym kanale przepływów pieniężnych Bitcoin znacznie, znacznie wzrośnie na wartości. Wcześniej wspominałem Wam, że Cyfrowy juan będzie używany niedługo na całym świecie, a teraz prezydent Chin wzywa światowych przywódców do wspierania walut cyfrowych banków centralnych. A mianowicie prezydent Chińskiej Republiki Ludowej apeluje do krajów G20 o wsparcie powstawania walut cyfrowych banków centralnych CBDC. W swoich wystąpieniach otwierających forum międzynarodowego Xi wezwał światowych liderów do stworzenia zestawu standardów i zasad wspierających. Cyfrowe formy waluty fiducjarnej. I mówi, powinniśmy wspierać wiodącą rolę ONZ w tej dziedzinie i współpracować, aby wspierać otwarte, uczciwe, sprawiedliwe i niedyskryminujące środowisko dla budowania gospodarki cyfrowej. Grupa G20 musi również omówić opracowanie standardów i zasad dla walut cyfrowych banków centralnych z otwartą i przychylną postawą oraz Odpowiednio radzić sobie ze wszystkimi rodzajami ryzyka i wyzwań. No oczywiście, że on chce, żeby to usprawnili, ponieważ pewnie juan cyfrowy zaraz będzie latał między kontynentami. W tym artykule też możemy przeczytać, że do tej pory 2 miliardy juanów o wartości około 290 milionów dolarów zostały wykorzystane w 4 milionach oddzielnych transakcjach. Także widzimy, że juan idzie jak burza. A Argentyna i Brazylia zdobywają własne Stellar Stablecoiny. Settle Network i Stellar emitują dwa stablecoiny w Ameryce Łacińskiej. ARST jest powiązany z peso argentyńskim, a BRLT z realem brazylijskim. Settle Network to największa sieć rozliczeń aktywów cyfrowych w Ameryce Łacińskiej do wymiany płatności transgranicznych. Podczas gdy Stellar to blockchain stworzony przez współzałożyciela Ripple, tak jak pewnie wiecie, w celu zapewnienia infrastruktury zdolnej do łączenia instytucji finansowych za pośrednictwem płatności kryptowalutowych. Ale po co tworzyć stablecoiny walut tak zniszczonych jak argentyjskie peso i brazylijski real, które straciły odpowiednio 30 i 20% swojej wartości w stosunku do dolara w ubiegłym roku? Po pierwsze, handel. Użytkownicy mogą mieć łatwiejszy sposób na przenoszenie swoich środków między giełdami, uruchamiając swoje pieniądze na blockchainie. Jednak wydaje się, że głównym celem Settle Network są przekazy pieniężne. Nowa sieć Settle Network i Stellar Stablecoins pozwalają użytkownikom wirtualnie wysyłać argentyjskie peso i zamieniać je na brazylijskie reale w ciągu kilku sekund, otwierając nowy świat możliwości dla międzynarodowych przekazów pieniężnych i transgranicznych. Płatności, powiedział Pablo Orlando w oświadczeniu udostępnionym w firmie Decrypt. Tutaj to raczej nie idzie w dobrą stronę. A teraz kolejne wykorzystanie USDC. Wenezuelscy pracownicy służby zdrowia otrzymują pomoc w USDC od USA. Teraz przejdę do informacji co się dzieje w projektach kryptowalutowych. Na początku chciałem powiedzieć o XRP, który niedawno bardzo dużo urósł. Ale jak możemy zobaczyć jest on... Właśnie teraz na prawie 30% plusie, ale chciałem omówić coś innego, a mianowicie i wzrost ceny, i wolumen. Ostatnio XRP rośnie bardzo szybko, a jego wolumen obrotu sięga nowy rek, a jego wolumen obrotu osiągnął najwyższy poziom wszechczasów. Dwa dni temu, 21 listopada, XRP wzrósł o 50% w ciągu jednego dnia. Dwa dni temu kosztował on 49, prawie 50 centów, czyli najwyższy poziom od 22 czerwca 2019 roku na giełdzie Bitstamp, po czym usunął część zysków. Dzisiaj XRP kosztuje ponad 53 centy i chyba będzie jeszcze rósł. Ale popatrzmy też na wolumen obrotów. W swoim historycznym dniu XRP odnotował ogromny wzrost aktywności handlowej. W rzeczywistości zgodnie z danymi dostarczonymi przez CoinMarketCap jego... Wolumen 20-godzinny sięgnął ponad 16 miliardów dolarów. Dzisiaj, jak możemy zauważyć na CoinMarketCap, wolumen przekroczył już 18 miliardów 204 miliony. Dzięki kapitalizacji rynkowej przekraczającej 20 miliardów dolarów, po raz pierwszy od 24 czerwca 2019 roku XRP jest obecnie trzecią co do wielkości kryptowalutą po Bitcoinie i Ethereum, oczywiście. Odzyskał swoje miejsce na piedestale po przebiciu stablecoina Tetera, który odzyskał trzecie miejsce w sierpniu tego roku. Jeżeli tak dalej pójdzie, to w tydzień czasu XRP zrobi 100% zysku. Jak możemy zobaczyć, równo tydzień temu cena XRP wynosiła lekko ponad 28 centów, a dzisiaj w maksymalnym szczycie. Ponad 54 centy, jeszcze trochę i XRP będzie na ponad 100% plusie w ciągu tygodnia. Oby tak dalej, powiedzcie, czy macie Ripple w swoim portfolio, czy cieszycie się teraz wzrostami, sprzedajecie, trzymacie? Ja nie sprzedaję, ja trzymam, wierzę, że XRP będzie jeszcze rósł. Cardano i jak mówi Hoskinson, Cardano idzie zgodnie z harmonogramem, aby dostarczyć Gogen. Założyciel Cardano, Charles Hoskinson z Input Output Hong Kong, niedawno udostępnili społeczności kilka krótkich informacji. Kilka dni po tym, jak Input Output Hong Kong wprowadził serwer metadanych Smash dla ekosystemu Cardano, chociaż wspomniany rozwój dobrze został przyjęty przez większość społeczności, ponieważ Cardano również bardzo ładnie rośnie na cenie, Hoskinson dał do zrozumienia, że jest jeszcze kilka dobrych zapowiedzi, które odkłada na koniec roku. Także jeżeli nie macie Cardano to ja Wam polecam kupić. Ale oczywiście pamiętajcie, że nie jest to porada inwestycyjna, ale jako grę tzw. Tak pod wydarzenie bardzo może się to udać. Kolejny projekt, który moim zdaniem da zarobić przez następnych parę dni, parę tygodni jest Tron. Jak Justin powiedział na swoim Twitterze, że Defi Just Uruchomi zdecentralizowaną platformę pożytkową Just Land na blockchainie Tron 7 grudnia. Także tutaj też jest miejsce na zebranie paru, parunastu, jak nie parę procent do swojego portfolio. Użytkownicy Ethereum Classic mają dostęp do Ethereum za pomocą WETC. IOTA czyni stały postęp w rozwoju. Zespół programistów IOTA opublikował ważną aktualizację na temat dotychczasowych postępów w Chrysalis Phase 2. Zespół twierdzi, że z powodzeniem połączył węzeł B z hornetem, jednocześnie dokonując znacznych postępów w opracowaniu nowego portfela dla tej właśnie poprawki. Zgodnie z postępem na blogu z 19 listopada 2020 roku. Ja do tej pory trzymam Majotę i na pewno się jej nie, nie pozbędę. I na koniec przejazdem przez giełdy kryptowalutowe. Użytkownicy Bitmexa mają dwa tygodnie na aktualizację KYC, aby nadal korzystać z platformy. Giełda informuje użytkowników, że na dotrzymanie terminu KYC mają dwa tygodnie. Brak aktualizacji informacji na czas spowoduje utratę możliwości wypłat. Wymóg KYC jest jednym z wielu kroków podjętych przez Bitmex w celu spełnienia standardów zgodności. Coinbase osiągnął 14 miliardów dolarów w nowych aktywach instytucjonalnych od kwietnia. A giełdy Polonex 20 listopada, kiedy Bitcoin osiągał najlepsze poziomy cenowe. Jak widać, Polonex idzie z Coinbase'em i BitMEX'em w parze, ponieważ na tych giełdach też pojawiają się problemy przy większych ruchach cenowych Bitcoina. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Jeżeli podobał Wam się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, to zapraszam cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Cardano 10% na plusie. Trzymajcie się. Cześć.